Szanowni Państwo, jestem zaszczycony i nieco zakłopotany. Zostałem zaproszony, by dać wykład w tym szczególnym dla mnie i dla mojej rodziny miejscu, stojąc niejako w cieniu mojego dziadka, który w roli, w której mi dziś postawiono, radziłby sobie wybitnie. Tak więc poprzeczka jest postawiona wysoko. Muszę Wam się przyznać, że choć spędziłem na różnych uniwersytetach parę lat i miałem okazję prowadzić zajęcia, to nigdy wcześniej o wykład mnie nie proszono. I Bogu dzięki zawsze myślałem, co ja mogę ludziom mądrego powiedzieć ex cathedra. No, ale stało się. W sumie i tak miałem sporo czasu, by się przygotować. Kiedyś dorastało się szybciej. Mój dziadek został nauczycielem w słynnym liceum krzemienickim, założonym na początku XIX wieku przez Tadeusza Czackiego, w wieku niecałych 22 lat. W moim przypadku dorastanie zajęło trochę dłużej. Mówię o tym, bo zaproszenie do Szczekocin przyszło w szczególnym dla mnie momencie. Widzicie, tak się składa, że ostatnio, jak słyszeliście, obroniłem doktorat. Nie chodzi mi o to, żeby się chwalić. Rzecz w tym, że doktorat był ostatnim projektem, do którego pchnął mnie mój ojciec. Może słyszeliście o Andrzeju Czerneckim, synu Romana. Też chodził do szkoły w Szczekocinach przez parę lat. No więc jego ostatnim wychowawczym gestem było stwierdzenie, że marnuję się jako urzędnik w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie, w którym przez chwilę pracowałem po studiach i że powinienem wrócić na studia doktorskie. Pamiętam, że przez 3 dni do ojca się nie odzywałem. Tak byłem wściekły jego podsumowanie mojej dotychczasowej kariery. Choć w sumie miał rację. Zdałem więc na studia doktorskie i w końcu się obroniłem. Dziś więc stoję przed pierwszym w pełni suwerennym wyborem dotyczącym tego, jak ma się dalej potoczyć moje życie. Skończył się definitywnie okres upupienia, jak to mówił Gombrowicz, którego rozumiem, że się czyta w szkole. I w tym oto ważnym momencie zostałem zaproszony do Was w ramach lekcji Romana Czerneckiego. Osobliwość tej sytuacji polega więc na tym, że nie jest to lekcja, której ja udzielam Wam w ramach Dnia Patrona, a raczej lekcja, której los udziela mi dzięki Waszemu zaproszeniu. Wszak to dzięki wiszącej nade mną, niczym miecz Damoklesa, wizji pierwszego w życiu wykładu, sięgnąłem po książkę dziadka, po świetną książkę Mirosława Skrzypczyka, po książkę Krzysztofa Krzyżewskiego Małe Centrum Świata, teksty ważne i pouczające. Gdy czytam wspomnienia Romana Czerneckiego lub wspomnienia o nim, myślę o etosie przedwojennego nauczyciela. Człowieka, który rozumiał bezpośrednie przełożenie jego działalności na kształt kraju, w którym przyszło mu żyć. Myślę o poczuciu służby wobec kraju, rzecz jasna, ale też wobec ludzi, którzy go otaczali. Krzysztof Krzyżewski uczy, że w tradycji greckiej etos oznaczało życie zgodne z obyczajem, pewien sposób obecności człowieka w świecie. I gdzieś na początku tej tradycji utożsamiano etos z pojęciem daimoniona. To Heraklit powiedział, że etos człowieka jest jego daimonionem. Daimonion zaś to nadnaturalna obecność w człowieku, głos wewnętrzny, który brzmi w nim od urodzenia. Greckie pojęcie szczęścia, czyli eudaimonia, znaczy dosłownie mieć dobrego daimoniona, a ściślej rozpoznać swojego daimoniona. Umieć go nazwać. Szczęście zatem jest konsekwencją umiejętności rozpoznania swojego wewnętrznego głosu. Życie zgodnie z etosem jest życiem szczęśliwym, ponieważ jest życiem w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem. Jak inaczej zrozumieć źródło siły, z którego czerpać musiał Czernecki w 1945 roku? Wojna się skończyła. Można było wracać do miasta. Ale on został. Szczekociny były w 70% zniszczone. Co do stanu pałacu, w którym powstanie szkoła przez Czerneckiego prowadzona, najlepiej zacytuję z samego profesora. Kiedy wreszcie w styczniu 1945 roku gromadka nauczycieli i uczniów wkroczyła w bramy zabytkowego pałacu, by przyjąć go na użytek szkoły polskiej,
Nie było już śladu jego dawnej świetności. Na owalnym gazonie dymiły kuchnie polowe. Park zryty był wzdłuż i wszerz rowami strzeleckimi. W ogrodzie cementowe bunkry i kolczaste zasieki. W zabudowaniach pałacu ani jednej szyby, ani jednych drzwi, ani jednego całego pieca. Strona północna zburzona granatami. Wszędzie brud, bezład, śmiecie. Został Czernecki i została garstka nauczycieli. Razem z uczniami i społecznością lokalną przystosowali oni pałac i okolice do potrzeb szkoły na 701 uczniów. 96% to były dzieci chłopskie, a prawie 250 mieszkało na stałe w szkolnym internacie od pierwszego dnia funkcjonowania szkoły. Zrobienie czegoś takiego w realiach Polski kompletnie zniszczonej wojną, przez którą przetaczała się właśnie radziecka Armia Czerwona, wykracza poza możliwości mojej wyobraźni. Nie wiem jak waszej. A jednak wspólnie z lokalną społecznością to się Czerneckiemu udało. Do tego potrzebny jest etos właśnie. Dziadek był duchowym uczniem Tadeusza Czackiego. Jego ambicją było zrobienie szkoły w służbie życia. Zastanówmy się, co to znaczy. Podejrzewam, że chodziło o coś, co Niemcy nazywają Bildung, czyli o moralne, emocjonalne, intelektualne i obywatelskie wychowanie człowieka. Nie o przystosowanie go do potrzeb państwa, rynku czy rywalizacji uniwersyteckiej, lecz o wykształcenie w nim spójności wewnętrznej, silnego ducha i ciała, właśnie pewnego etosu. I teraz chcę się podzielić osobistą refleksją. Otóż, aby to się stało, potrzebujemy mieć poczucie, że do czegoś należymy. Zarówno z perspektywy nauczyciela, który stawia sobie za cel, by kształcić w duchu Czackiego czy Czerneckiego, jak i z perspektywy dzisiejszego ucznia, czyli was. Niezbędne jest poczucie przynależności, poczucie domu. Inaczej nie usłyszymy tego wewnętrznego głosu, który mówi nam, jak być szczęśliwymi. Nie chodzi mi tu o polityczne czy ideologiczne pojęcie domu, jako narodu, państwa, czy nawet wspólnej kultury lub miejsca. Chodzi mi o metafizyczne poczucie domu, o zakorzenienie i przynależność. Coś, co wprawdzie jest uwarunkowane społecznie, ale jest przeżyciem dogłębnie osobistym. Niechaj nikt nie ruszy kamienia, który oddziela jego posiadłość od posiadłości sąsiada. Pisał Platon w Prawach. Z naszej perspektywy ta rada brzmi, jakby zachęcano nas do budowania murów. Ale Platonowi nie chodziło o odgradzanie się, ani o szacunek dla własności prywatnej. Ta rada, która tutaj widnieje, wynikała z przeświadczenia filozofa, że bez posiadania domu człowiek nie może wziąć udziału w sprawach tego świata. Tak jest, ponieważ wtedy nie zajmuje w tym świecie własnego miejsca i nie słyszy siebie. Pewnie myślicie sobie teraz, o czym on gada? Każdy z nas ma dom. Jasne, ja też mam. Ale dach nad głową, a dom, w tym sensie, o którym mi chodzi, to nie to samo. Pewien jestem, że wielu z was po zdaniu matury wyjedzie z tych okolic. Na studia, do pracy. Będziecie szukać dla siebie drogi w dużych miastach w Polsce, a może za granicą. Będziecie zawierać nowe znajomości, zakochiwać się. I kto wie, czy będziecie chcieli tu wrócić. Ale w pewnym momencie może najść was refleksja. Skąd ja właściwie jestem? Tak się stało w moim przypadku. To pytanie czasem może wydawać się mało istotne, ale w niektórych momentach życia staje się pytaniem esencjonalnym, pytaniem o dom. I teraz powiem coś, co może zabrzmi nieco kontrowersyjnie. My, Polacy, częściej sobie zadajemy to pytanie niż inni w Europie. Wiecie dlaczego? Ponieważ Polska jest krajem na uboczu, ściśnięta pomiędzy Zachodem a Wschodem, z trudną historią. Do niedawna byliśmy krajem w ogromnej mierze wiejskim. W ostatnim stuleciu doświadczyliśmy gigantycznej migracji ze wsi do miast, ze wschodu na zachód. I choć mamy wiele powodów, by być dumnymi z naszego kraju, to jest w nas pierwiastek prowincjusza. Niezależnie od tego, czy pochodzimy ze Szczekocin, czy z Warszawy, czy z innych miejsc. Kim jest prowincjusz? Zacytuję tutaj Krzysztofa Czyżewskiego. Człowiekiem,
któremu miejsce zamieszkania przydaje kompleksu niższości. Próbując wyleczyć się z niego, szuka swojego centrum gdzie indziej, niż przyszło mu żyć. I nie to jest groźne, że czerpie z obcych wzorów, że poznaje inny świat i go do swojego miejsca przyprowadza. Problem tkwi w tym, że swojego miejsca nie lubi. Wstydzi się go, spycha w sferę skrytości, choćby nadrabiał miną wyzwolonego światowca. A co za tym idzie? Nie zna go wystarczająco, nie potrafi dostrzec i wykorzystać drzemiącego w tym swoim miejscu potencjału. Jest prowincjuszem, bo świat, który stworzył dla siebie albo na który przystał, odbiera mu miejsce, w jakim żyje. Tymczasem właśnie ta przestrzeń ze swoim niepowtarzalnym pejzażem, splotem losów i doświadczeń, małością i marnością, tajemnicą i blaskiem jest jego szansą wybicia się na nieprowincjonalność. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Łodzi. Ja dopiero ostatnio miałem okazję zawiedzić to miasto, z czego aż trochę wstyd się przyznać. Jest tam wspaniałe Muzeum Sztuki Współczesnej, a właściwie dwa, MS1 i MS2. A w nich dzieła wielkiego malarza, teoretyka sztuki i pioniera europejskiej awangardy, Władysława Strzemińskiego. Jest tam teraz też wystawa jego żony, z pochodzenia Rosjanki, Katarzyny Kobro, której cudowne rzeźby podbijają dziś wyobraźnię koneserów sztuki z całego świata. Ile inspiracji zaciągnąć musieli oni mieszkając tu, w tym prowincjonalnym mieście, tak starym jak sama Polska. A wyobraźcie sobie, że w tym samym łódzkim muzeum, moim zdaniem najlepszym w Polsce, obejrzeć można też rzeźby nieco zapomnianego, ale wybitnego Henryka Morela, który w prowincjonalnych Szczekocinach chodził do waszej szkoły. A kto z Was słyszał o Pawle Jasienicy? A kto wie, jak miał na imię naprawdę? Leon. Ben, dokładnie. A wiecie skąd nazwisko Jasienica? Właśnie. A ja też słyszałem, że może to chodzi o to, że ja się nic a nic nie boję. No dobrze. To pozostawiam nierozstrzygnięte. Niemniej jednak, kto kocha historię, wie, albo się niebawem dowie, jak wspaniałe są opracowania polskich Piastów i Jagiellonów autorstwa Jasienicy. Prace, które powstały w głębokim stalinizmie, a jednak obroniły się przed narzucanym odgórnie materializmem historycznym, metodzie uprawiania historii, który nie pozostawia miejsca dla ludzkiej sprawczości. To dzięki tej niezależności intelektualnej te prace są nadal czytane. A one powstały tu, w Szczekocinach, gdy ich Arto żył pod jednym dachem z moim dziadkiem w zespole szkół, ponieważ szwagierka Jasienicy była w nich zatrudniona przez Czerneckiego i w ten sposób mogła utrzymywać pisarza. A znacie historię lwa, który chodził po tych okolicach i żołnierza Wehrmachtu, który wygrał Oscara? Ten żołnierz Wehrmachtu w trakcie okupacji przyjaźnił się z moim dziadkiem i uratował mu życie. Serio. W trakcie wojny w Słupi, parę kilometrów stąd, stacjonował szpital koński. Wbrew temu, co myślimy, Niemcy mimo wszystko większość swojego sprzętu wojskowego ciągnęli konno w II wojnie światowej. Był tam pewien lejtnant Bernhard Grzimek na ekranie. Żołnierz Wehrmachtu i to doktor weterynarii. Otóż nie był on zbyt entuzjastycznym nazistą, za to kochał zwierzęta. Wcześniej stacjonował w Rydze i stamtąd przywiózł do nas półtoraroczną lwicę. A tu zaprzyjaźnił się z moim dziadkiem. Tak więc mój ojciec bawił się z lwicą, a Roman Czernecki dostał od Herr Grzimka zaświadczenie, że jest tłumaczem z niemieckiego. To zaświadczenie ratowało go później przed aresztowaniem i prawdopodobnie rozstrzelaniem. A ten Niemiec, wyobraźcie sobie, Herr Grzimek, po wojnie zaangażował się w ochronę parku Serengeti w północnej Tanzanii i dzięki jego staraniom park ten został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Grzimek napisał książkę o Serengeti, a na jej podstawie powstał film dokumentalny, którego historia jest słodko-gorzka, bo choć za ten film Grzimek dostał w 1960 roku Oscara, to w trakcie jego kręcenia zginął mu w Afryce syn. To są historie, drodzy Państwo, rodem z książek Bruno Schulza, Izabela Allende albo Olgi Tokarczuk. Ale one wydarzyły się naprawdę i w tych historiach żyją Szczekociny. Mówię Wam teraz o tym wszystkim, aby uzmysłowić Wam i sobie,
że prowincja to stan umysłu, ale też wielka szansa. Siłą początku, potrzeba zmiany, wychylenie się ku nowemu. Wszystko to sprawia, że prowincja jest przestrzenią otwartą. Zamiast wyczekiwać i narzekać na wiatr wiejący w oczy, warto docenić jej potencjał i wykorzystać właściwy moment, bo prowincja przyjmuje czujnych i wsłuchanych w puls życia. Jej dzieje to historia zaprzepaszczonych okazji i wykorzystanych szans. Pamiętajcie o tym, gdy będziecie sobie w przyszłości zadawać pytanie, skąd jesteście. I może część z Was będzie chciała zostać lub wrócić w te okolice i budować tu małe centrum świata. Na koniec powiem, że lekcja Romana Czerneckiego pomogła mi wsłuchać się we własny wewnętrzny głos, uchwycić, że tak powiem, własnego daimoniona. Chciałbym, aby etos nauczyciela był też moim etosem. I dziękuję Wam za okazję, jaką mi daliście, by sobie to uświadomić. Ale jeszcze nie schodzę ze sceny. A to dlatego, że uznaliśmy Fundację FC, że wykorzystamy tę okazję, aby tak nieco bardziej oficjalnie ogłosić naszą chęć bycia obecnymi tutaj, w Szczekocinach. I z tej okazji przeczytam krótki opis tego, o co nam chodzi. Chodzi oczywiście o szkołę patronacką, jaką jest są Szczekociny, ponieważ Roman Czernecki nauczył nas, że tworzyć szkoły i zmieniać edukację na lepsze da się tylko tam, gdzie angażuje się społeczność, która czuje odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i otaczający ją świat. Chcemy kontynuować tę tradycję i razem z Wami tworzyć otwartą, nowoczesną, przedsiębiorczą szkołę. Taką, która może stać się ośrodkiem lokalnych działań, wspólnie pielęgnowanej kultury, realizowanych razem projektów na rzecz miasta. Szkoła Patronacka EFC to 5-letni program, który będziemy realizować właśnie w Szczekocinach. Będziemy rozmawiać, dyskutować, wspierać się, ciężko pracować, uczyć się od siebie nawzajem. Wszystko po to, by podejmować inicjatywy wykorzystujące i budujące potencjał tego miejsca. Chcemy wypracować razem z Wami takie praktyki, które mogą być inspiracją na skalę kraju. Z uczniami, nauczycielami, ale także z rodzicami, absolwentami, lokalnymi instytucjami. Bardzo szanujemy wysiłek wszystkich pedagogów, którzy podjęli z nami to wyzwanie. Ja też bardzo szanuję wysiłek Basi za wyzwanie, które ona podejmowała dokładnie w tym samym duchu. Za nami Forum na Rzecz Rozwoju Społeczności, które pokazało nam, dla ilu z Was to miejsce nie jest obojętne i że warto zmieniać je na lepsze. Chcemy też podkreślić, iż ważny jest dla nas głos każdego ucznia. To wszystko dla Was, żeby szkoła mogła być dla Was źródłem przygód, inspiracji, odwagi do zabierania głosu w sprawach dla Was istotnych. Chcemy, żeby szkoła była miejscem, do którego chcecie wracać, w którym lubicie być, a Szczekociny miastem, w którym można dobrze żyć. Ale jak głosi mądrość Romana, takie wyzwanie można podejmować tylko wspólnie. Tak więc życzę nam wszystkim udanych, wspólnie spędzonych 5 lat pracy w ramach programu Szkoły Patronackiej EFC. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dla tych wszystkich prowadzi bardzo dziękuję.